bardzo lubię ten moment, kiedy przyjeżdżam do Amsterdamu, wysiadam na dworcu centralnym w Amsterdamie i mogę zobaczyć ten niesamowity widok, tę niesamowitą architekturę. Podczas podróżowania warto zabrać ze sobą gimbal, czyli urządzenie do ręki, dzięki któremu ujęcia w ruchu są płynne. Bardzo ważne jest opowiadanie historii z podróży oraz swoich przemyśleń. Każdy, kto przyjeżdża tu pierwszy raz, jest w wielkim szoku. Amsterdam to miasto kontrastów. Z jednej strony mamy Van Gogha, z drugiej strony mamy Rembrandta, mamy piękne kanały, 1200 mostów, no i oczywiście coffee shopy i prostytutki w oknach. Amsterdam to specyficzne miasto, ale dzięki temu nasz film może być ciekawszy. Coffee shopy to główna atrakcja tego miejsca. W żadnym innym miejscu na świecie nie będziemy mogli w nagraniu pokazać marihuany. Kupuje się ją w takich pojemniczkach, takich, nie wiem jak to się nazywa, w woreczkach foliowych. Można kupić 1 gram albo nieco więcej, ceny od 6 do kilkunastu euro. Kiedyś w Rotterdamie, niedaleko Amsterdamu, było bardzo dużo różnych festiwali i imprez. Tam po prostu ludzie bardzo dużo brali narkotyków i władza stwierdziła, że podzieli narkotyki na miękkie i twarde. Akceptowalne to są miękkie, nieakceptowalne to są twarde. I do miękkich zaliczono marihuanę i praktycznie haszysz i to wszystko. I dlatego teraz możemy wejść sobie po prostu do coffee shopu i bez problemu kupić marihuanę. Jest, powiem wam, tak szokujące i tak inne niż to, co do tej pory widziałem, że siedząc z legalną marihuaną 1 gram w coffee shopie czuję się aż dziwnie. Muzyka może zmieniać się w filmie kilkukrotnie. Oddzielajmy nią historię. Po tym, co szokuje, warto pokazać to, co zachwyca, czyli rowery. W Amsterdamie jest ich mnóstwo. Na pewno trzeba ponagrywać trochę ujęć, czyli tak zwanych przebitek. Parkingów rowerowych, ludzi z nich korzystających, samych rowerzystów. Tu wszędzie stoją rowery, wszędzie. Każdy jeździ, zobaczcie, no po prostu rowery mają zawsze pierwszeństwo przed samochodami i innymi środkami lokomocji. No jest rowerzystów tutaj naprawdę mnóstwo, są parkingi rowerowe, piętrowe dla rowerzystów. Miasto bardzo dobrze rozbudowane właśnie pod kątem takiej lokomocji. Są tutaj wąskie uliczki, więc najszybciej się dostać gdziekolwiek właśnie rowerem, albo można też się dostać, uwaga, wodą. Filmy z podróży nie muszą pokazywać głównych atrakcji takich jak muzea czy place. Pokazujmy życie, to jak ono wygląda z punktu widzenia turysty czy mieszkańca. To jest prom, który możemy przepłynąć na drugą stronę tej wody, którą tutaj widzimy. To jest chyba rzeka Amstel, tak mi się wydaje. I ten prom, zobaczcie ile ludzi z niego wychodzi, ile osób jest na rowerach, na motorkach, a drugie tyle czeka już na wejście, żeby przepłynąć za 2 minuty 15 sekund na drugą stronę. Zobaczymy, w którą stronę popłyniemy. Można to potraktować jako bezpłatny rejs po Amsterdamie, ponieważ te promy są bezpłatne. Prom zabiera na pokład 240 osób, każdy ma zazwyczaj rower albo motocykl i wszyscy bez problemu przejadą na drugą stronę. Kręcąc się po obcym państwie czy mieście, bądźmy uważni. Są takie miejsca, w których lepiej nie nagrywać albo być bardzo ostrożnym. W dzielnicy Czerwonych Latarni w Amsterdamie można dostać w gębę za filmowanie prostytutek. Kiedy pierwszy raz przyjeżdżamy z jakiegoś miejsca, na przykład ze środkowej Europy i widzimy coś takiego, że po prostu kobiety wynajmują sobie witryny sklepowe po to, żeby uprawiać seks za 50 euro, no to nas to szokuje i tutaj też możemy wtedy spojrzeć na siebie przez pryzmat właśnie takich wzorców kulturowych i tego, gdzie żyjemy, jak żyjemy, co tam robimy, jak to wpływa na to, kim jesteśmy i jak postrzegamy rzeczywistość. W samym centrum Amsterdamu jest taka ulica, na której znajdują się różne znane marki. Oczywiście sklepy odzieżowe, od H&M-ów po... nie wiem, co tu mamy jeszcze... A nie, dużo różnych nowych marek. Na przykład jakaś Chasin, Clark. Czasami można wejść do sklepu i usłyszeć na przykład grającą muzykę, bo sklep wystawia DJ-a, który umila tym, którzy przyjdą tutaj przebywanie w sklepie. W podróży nagrania realizuję z aparatu Canon lub kamery sportowej SJ-CAM. Zawsze mam włączony sprzęt i staram się uchwycić rzeczy ulotne. One są najciekawsze w filmie. Po prostu przejeżdża sobie, ludzie się zatrzymują na chwilę. I
i w ogóle nikomu to nie przeszkadza, bo za chwilę po prostu on odjeżdża, a tu już stado ludzi do przejścia się ustawia. Kiedy patrzymy na twarze ludzi, to każdy jest z innej części świata. Są tu i Chińczycy, i Afrykańczycy. Co by można było przez takie drzwi wnieść na górę? No niewiele. I w związku z tym muszą być haki na górze, żeby można było przez to okno coś wciągnąć. Meble, różnego rodzaju przyrządy do napraw. Ceny są porażające. 2 euro kosztuje mała woda mineralna. Warto wybierać markety, takie duże markety, w których dużo taniej kupimy, no na przykład wodę albo coś do jedzenia. Lubię tutaj przyjść, lubię sobie usiąść, lubię sobie posiedzieć, popatrzeć na miasto, popatrzeć na ludzi, popatrzeć na to wszystko, co jest tak inne od tego, co znam. Jeśli Ci się podobało, subskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę. Jeśli chcesz nauczyć się nagrywać i montować filmy, skorzystaj z mojej wideoakademii. Link w opisie.